Cześć, dzień dobry i witajcie. W ostatnim czasie nagrałem pierwsze wideo i obiecałem Wam, że tego będzie więcej. Będzie więcej historii, trochę przemyśleń, trochę motywacji oraz zmiany Waszego myślenia w związku z tym, co mamy na świecie, czyli tą pandemią tego wszystkiego, co nas otacza tego, jak świat się zmienia i tego, że to, co było wcześniej, już nigdy nie wróci. Ja o tym mówiłem Wam rok temu. To mnie słuchał, ten przygotował się i teraz pracuje. Pracuje nad całym sobą. I dużo osób mówiło mi: Nie, Michał, to tylko dwa tygodnie bo przecież tak mówił premier. Czy minister zdrowia? Zmienił się jeden i dalej to samo mamy kolejne dwa tygodnie. I uwierzcie, nie wrócimy do normalności już nie będziemy mieli tego świata, który znamy przed COVIDem. Już świat się zmienił i będzie się zmieniać, a to, co mamy teraz, nie potrwa jeszcze do końca roku, czy przepraszam, nie potrwa jeszcze dwa tygodnie. Dlatego też ośmielam się tutaj na moim blogu, tutaj na kanale, yy, na YouTubie, troszeczkę przez Instagram, opowiedzieć o swoich przemyśleniach i sprawach, żeby. Może nawrócić, tak mogę powiedzieć, czy naprowadzić niektóre osoby do tego, aby zaczęły wprowadzać zmiany w swoim życiu. Zachęcać ich do tego, aby nie zostać samym sobie, pozostawionym w tej otchłani tego czarnego mułu, który nas otacza, tego bagienka, w którym jesteśmy i tego, że, że czas idzie dalej. Użyjemy tego. Tutaj mamy 5 minut. Czas start. Czas zapierdziela. Przepraszam, czas zapierdala. I dużo osób powiedziało mi ostatnio. Michał, jak mam coś robić? Jak mam mieć swoje cele? Mam swoją pasję, swoje marzenia. Jak czas jest zły, bo mamy obostrzenia. Bo co chwilę zamykają nam siłownie, zamykają nam miejsca pracy, i oczywiście zdaję sobie sprawę i łączę się w bólu ze wszystkimi przedsiębiorcami, łączę się w bólu z ludźmi, którzy harują, pracują, zapierdalają na, swój, na swoje nazwisko, na swój sukces, pracują dla innych, są niszczeni, tłamszeni. Szczególnie sam też odczuwam to, jeżeli chodzi o siłownie. Tutaj. Wiem, jak bardzo wy czujecie się źle, ja tak samo, bo dla mnie jest to miejsce, gdzie mogę walczyć ze swoimi słabościami. Mogę walczyć gdzieś tam z moją głową, sam ze sobą i pokonywać samego siebie, nowe rekordy i, i pchać się do przodu. Także sią ze mną cały czas i wiem, że na pewno, bo w moim życiu. Ale czas dalej pędzi. I słuchaj, czy to oznacza, że mam to zostawić? Porzucić, czy może mimo wszystko szukać alternatywy, starać się inaczej wykonać swoje ćwiczenia, poprawić samego siebie, szukać rozwiązań, które wprowadzą możliwość taką, aby dalej mu trenować. Ja wiem, że obołszenia niszczą branżę fitness, branżę turystyczną, hotelarską, ale szukaj możliwości, odnajdź złoty środek, ale kolejna kwestia. Jak masz ten złoty środek widzieć, jak masz kaganiec na twarzy i co chwilę słuchasz bzdur, które manipulowane są przez media. O tym nawijałem już, yy, nawijałem już, w cudzysłowie oczywiście na, na Instagramie. Jak manipulują media, ale to nie temat na dzisiejsze, na dzisiejsze skromne wideo. Czas leci, jak widzicie, ja do Was mówię, czas możemy obmierzać na różny sposób. I teraz słuchaj. Czas pędzi dalej, a twoja wizja? Twoje marzenia? Wiadomo, że może się ten cel twój oddalić, mogą być problemy, może to wszystko cię przetłamczać. Ja wiem doskonale, że to wszystko też niszczy człowieka od wewnątrz, ale po to też to wideo jest, aby przetłumaczyć ci, że nie jesteś sam i warto zastanowić się, jak można zmienić swoje życie: jak można spowodować, że ten czas, mimo że pędzi, cały czas pędzi. To jesteśmy w stanie wykorzystać. Doba ma 24 godziny. Moja, twoja, nasza. Jeżeli ja potrafię wykonać kilka rzeczy, to dlaczego? Nie wiem, czy dobrze widać. Kalendarz już na Instagramie widzicie, tego jest. Wykonuję. Także, jeżeli ja jestem w stanie to wykonać, to ty również. Ale czas jest twój. To jest twoje last minute. Jak nawija To od ciebie zależy. Posłuchaj, to nie ode mnie, nie od premiera, nie od Twoich rodziców, nie od Twojego rodzeństwa, tego Twojego partnera, Twojej partnerki. To jest Twój czas. On zapierdziela. Ty to oglądasz, ja ci jestem bardzo wdzięczny, ale słuchaj, ten czas cały czas zapierdziela. I wyobraź sobie, że to może być Twój ostatni czas. Wiem, że zabrzmiało grozą. Nie o to w tym sens, ale posłuchaj dalej. To od Ciebie zależy, jak ten czas wykorzystasz każdą godzinę, każdą minutę, każdą sekundę swojego życia, ile przeznaczysz na sen, trening, naukę, rozwój osobisty, na spełnianie swojego marzenia. To od Ciebie zależy, nie ode mnie, zrozum to w końcu nie od czasu, jaki jest czas pandemii, czy czas tego, co może jeszcze przyjść gorszego tego nie wiemy, co się będzie działo. Więc jeszcze raz spisuj kalendarz, planuj swoje życie, zastanawiaj się nad tym, co robisz. Może zmień kroki, zmień sposób myślenia, wyłącz ten telewizor i pomyśl sobie o tym, że to jest twoje życie. To jest moje życie, to jest twoje życie. Od ciebie to zależy. Czas ucieka, prawda? Cały czas patrzę i cały czas. Ten czas ucieka, więc zastanów się i nie zwalaj na byłego partnera, nie zwalaj na... Fałszywych przyjaciół, złych ludzi, nie zwalaj na premiera, nie zwalaj na covid. Tylko zajmij się sobą. Spisuj, pracuj na kalendarzu, twórz notatki, nie bój się tworzyć! pracuj nad samym sobą i kolejne wideo też będziemy tworzyć, bo planujemy taką małą może można nazwać to platformę takich działań motywacyjnych działań, działań historycznych o tym, żeby opowiadać trochę o historii naszego miasta, bo wiem jak edukacja nasza upadła. A to jest temat na inną rozmowę. Czas już minął. Ja was dłużej już nie przetrzymuję. Dziękuję wam za obejrzenie do końca kto wyciągnął z tego wnioski, będę wdzięczny bardzo za dobre słowo, za jakiś komentarz, wasz, wasz odzew, dziękuję, trzymajcie się zdrowi, do usłyszenia, cześć.